Będziemy rozważać prostokąty o bokach P i Q, których obwód jest równy, powiedzmy, 400, czyli suma dwóch boków jest równa 200. Te prostokąty mogą być różne. Mogą być wąskie i długie, a wśród nich jest też kwadrat. Zadamy pytanie, który z tych prostokątów ma największe pole? Powiedzmy, że Q oznacza dłuższy bok, a w każdym razie nie jest on krótszy od drugiego. P to krótszy bok. Średnia arytmetyczna tych boków jest 100. Oznaczmy ten dłuższy przez 100 plus x. Wtedy krótszy siłą rzeczy jest równy 100 minus x. Wtedy pole, czyli P razy Q, jest równe 100 minus x razy 100 plus x, więc jest równe 100 do kwadratu minus x do kwadratu. Jasne jest, że najwięcej otrzymamy wtedy, gdy od kwadratu liczby 100 nic nie odejmiemy. Czyli największe pole jest dla x równego 0. W ten sposób pokazaliśmy, że spośród prostokątów o obwodzie 400 największe pole ma kwadrat o boku 100. Obwód naszego prostokąta to 2p plus 2q i jest równy 400. Zatem p plus q równa się 200. Możemy wyliczyć z tego q i otrzymamy q równa się 200 minus p. Pamiętamy, że pole powierzchni tego prostokąta to p razy q. Nie było konieczności wprowadzania zmiennej x. Mogliśmy napisać, że pole jest równe pq równa się p razy 200 minus p. Funkcja kwadratowa zmiennej p zeruje się w dwóch punktach. Dla p1 równa się 0, dla p2 równa się 200. Wykresem tej funkcji jest parabola skierowana ramionami w dół, która przecina oś x w punktach p1 równa się 0 i p2 równa się 200. Oś symetrii paraboli przechodzi przez środek odcinka, którego końcami są pierwiastki funkcji kwadratowej, czyli przez punkt p równa się 1 druga razy p1 plus p2 równa się 1 druga razy 0 plus 200, czyli równa się 100. Wynika stąd, że pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli jest równa 100, a druga siłą rzeczy 100 razy 200 minus 100, czyli 10 tysięcy. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.